Cześć wszystkim. Wiem, że wszyscy czekali na ten film i w końcu postanowiłam go nagrać, z racji tego, że mam trochę czasu, wiecie, żeby to zrobić, takiego wolnego, także jestem. I zanim pokażę wam, jak wygląda aktualny mój pokój, to powiem kilka rzeczy odnośnie mojej przeprowadzki, bo jak pewnie wiecie, tak, przeprowadziłam się. Jeżeli ktoś nie wie, no to od razu powiem, że mieszkam teraz w innym mieście, dokładnie w Czarnkowie. I zanim właśnie wam pokażę cały mój pokój, to chciałam troszeczkę o tym opowiedzieć, dlaczego się przeprowadziłam, w ogóle po co, gdzie już powiedziałam, ale jeszcze zaraz do tego dojdę, gdzie dokładnie. Jeszcze mniej więcej wiedzieli, gdzie to dokładnie jest, bo wiem, że nie wszyscy wiedzą, gdzie to jest, także no. Postaram się to powiedzieć jak najkrócej, więc może rozpocznę tak, że mniej więcej pod koniec sierpnia moim rodzicom udało się sprzedać nasze mieszkanie w Poznaniu. No i od września oficjalnie było już wiadomo, że się przeprowadzamy. No i zaczęło się. Na początek oczywiście zostały złożone na papiery do nowej szkoły, właśnie tutaj. I dlaczego akurat wybraliśmy to miasto? Czarnków znajduje się jakieś 75 km od Poznania na północ. Także teraz powinniście już mieć mniej więcej taką orientację, gdzie to może być. Możecie sobie jeszcze dokładnie sprawdzić na mapie, jak chcecie, jeżeli kogoś to interesuje. No. Ale mówię to, żeby każdy miał taką świadomość, gdzie to mniej więcej jest. No. I aktualnie mieszkamy w bloku, ale będziemy tutaj mieszkać tylko przez okres tak mniej więcej roku, ponieważ naszym głównym celem jest zbudowanie własnego domku na naszej działce na wsi. Ono znajduje się tutaj tak całkiem niedaleko. Teraz właściwie należy do moich rodziców, wcześniej należała do dziadka, który tam ma uprawy między innymi warzyw i owoców, także będzie ciekawie, jak tam zamieszkamy. Jest tam też staw, także myślę, że jak tam zamieszkamy, to pokażę wam okolice, jak to wygląda, bo naprawdę jest bardzo ładnie. Także w naszym głównym celem jest właśnie zamieszkanie tam. I dopóki nie zbudujemy tego domu, no to właśnie mieszkamy sobie tutaj. Powiem wam, że już zaczęłam się trochę przyzwyczajać, no bo minęło już trochę czasu od tej przeprowadzki, już jesteśmy tutaj, wszystko jest rozpakowane, jak widzicie, koniki są, zresztą wszystko zaraz wam pokażę. Jest trochę ciasno, ten dom nie jest zbyt wielki, ale jakoś dajemy sobie radę. Jeżeli chodzi o moją nową szkołę, no to próbuję się przyzwyczaić. Trochę jest ciężko mi idzie, muszę przyznać, ale no, jakoś, wiecie, daję sobie radę, przyzwyczajam się. Ale Czarnków to jest takie miejsce, które no bardzo dobrze znam, bo tutaj właśnie mieszkają nie tylko moi dziadkowie, ale też całe kuzynostwo, tam wiecie, praktycznie cała moja rodzina pochodzi tutaj z tych okolic. Nie tylko z Czarnkowa, ale też z pobliskich miejscowości, także jest nas tą miejscowością bardzo związana. Więc do tego tutaj wróciliśmy tak naprawdę. Bo przez cały ten okres mieszkania w Poznaniu też przeszkadzali nam sąsiedzi, których mieliśmy w naszym poprzednim mieszkaniu. Nie mieliśmy z nimi zbyt dobrych stosunków. Wiecie, cały czas były jakieś hałasy czy coś i po prostu nas to męczyło i stwierdziliśmy, że musimy się przeprowadzić. Mieszkaliśmy tam jakieś 9 lat. Czyli praktycznie całą podstawówkę chodziłam w Poznaniu. A dopiero teraz na okres drugiej klasy liceum przeniosłam się tutaj. I moim zdaniem to jest dobry pomysł. Ja w sumie też chciałam się przeprowadzić, bo też mi też przeszkadzali sąsiedzi, wiadomo. Nie tylko moim rodzicom, ale też mi, więc jakoś nie czuję takiego żalu, że się przeprowadziłam, bo jednak
Tutaj mam całą swoją rodzinę i jestem szczęśliwa, że tutaj jestem, także gdyby ktoś był właśnie ciekawy, czy mi jest smutno, to nie. Jestem zadowolona, że w końcu się tutaj, że tutaj wróciliśmy, bo jednak to jest miejsce, w którym mam mnóstwo wspomnień, jeżeli chodzi o moje dzieciństwo, między innymi, także jestem zadowolona jeszcze bardziej, że będziemy potem mieszkać właśnie na tej działce i mogę teraz zdradzić, że jak będę mieszkać tam, właśnie już, na wsi, to jakieś 50 metrów ode mnie jest z tymi na koni, także będę mogła wreszcie wrócić do jazdy konnej. Więc jak już tam zaczniemy coś robić na tej działce, jeżeli chodzi o budowę i jak ten dom już stanie i będziemy mogli to zamieszkać, no to wiecie, zacznę właśnie tą jazdę konną i nie mogę się doczekać, także jestem podekscytowana, że tutaj jestem, że to jest chyba dosłownie wszystko, co chciałam tak powiedzieć. Chyba już wszystko dostatecznie taką objaśniłam, jeżeli chodzi o to, także pokazuję. Pokój wygląda mniej więcej tak. O, tutaj są drzwi. I zaczynamy może od tej strony, to jest kosz na pranie. Nie zwracajcie uwagi na to, tak, wiecie. To jest kanapa, na której śpię, oczywiście rozłożonej. Wy jej nie widzieliście wcześniej, ale u nas w domu ona już była, tylko po prostu nie mieliście okazji jej zobaczyć. Jakby co, to moja poprzednia kanapa, którą miałam w starym domu, nadal jest, tylko po prostu się tutaj nie zmieściła, bo ten pokój jest po prostu mniejszy. Więc tamta kanapa przeszła do salonu, a ja mam taką. Całkiem dobrze się śpi, także no. Reszta poduszek jest w garażu, także z racji tego, że ta kanapa jest dosyć mała, to zostawiłam sobie tylko jedną poduszkę pod głowę i pusinowo. No, lubię mojego piszyna, więc nie chciałam, żeby poszedł do garażu, więc no, tu jest mój kocyk, którym zawsze się przykrywam. Ale nie zwracajcie uwagi na ten minibajzel. Wnętrza szafy wam nie pokażę, bo nie ma tam nic ciekawego. Tutaj jest mój plecak szkolny. No i zaczniemy może od półek. Trochę już wiedzieliście, czy z tej mojej gadaniny. Mam nadzieję, że nikogo nie zanudziłam tą gadaniną, ale stwierdziłam, no, że powiem wszystko. Także zaczynamy. Tutaj na dole są jakieś książki, takie nie moje, jakby co, zszywacz. I tutaj są właściwie rzeczy do kolorowania, których aktualnie używam, czyli moje kredki, pastele olejne, temperówka, gumka, tam są jeszcze pisaki Milan i jakieś dodatkowe kredki w tym pierniku różowym, więc takie rzeczy właśnie artystyczne. Tutaj w tym pudle nie ma w sumie nic ciekawego. Tu są właściwie wszystkie kable, słuchawki, jakieś takie właśnie kablownia, że tak powiem. Tutaj jest dosyć ciekawa rzecz, więc może wam pokażę, że tutaj w tym pudle świątecznym, ale nieważne, są wszyscy jeźdźcy oraz akcesoria dla koników. Czyli tutaj są siodła i inne takie rzeczy, między innymi czapraki i tak dalej, ogólnie różne akcesoria. Te wszystkie akcesoria pokazywałam w filmie z akcesoriami, także możecie sobie zobaczyć. Tutaj są jakieś lektury szkolne, tutaj też resztę lektur i książki o koniach, między innymi rasy koni i tak dalej. Wszystkie książki moje, takie właśnie związane z koniami, możecie zobaczyć w specjalnym filmie, także zapraszam. Tutaj są przeszkody. O, nie tylko sztajsiowe, ale jeżeli chcecie zobaczyć, jakie mam dokładnie przeszkody dla koni, no to zapraszam do filmu, bo też taki był. Tutaj w tym pudle też są rzeczy dla koni. Takie, wiecie, różne rzeczy, które no musiałam po prostu gdzieś schować, nie mogą być na wierzchu, więc są na razie schowane. Tutaj są wszystkie książki do szkoły oraz zeszyty, ale takie nieaktualne, tylko nowe. No. Tutaj w tym pudle są takie rzeczy bardziej artystyczne trochę. Różne kredki, jakieś moje pojemniki, które wcześniej miałam na biurku. Ogólnie różne takie rzeczy. No, tutaj są
zeszyty. Nie zwracajcie uwagi, po co... Niedawno byłam chora, więc dlatego tutaj to leży, te chusteczki. Tutaj są kable, ale to nie jest moje. Tak samo ten spilot od telewizora, który miałam kiedyś w pokoju. No, a tutaj się zaczynają konie. Tutaj widzicie, jest jedna półka na te magiczne. Są trochę tak inaczej poustawiane niż miałam poprzednio w pokoju. Ale no, tutaj też są takie bardziej magiczne stworzenia, że tak powiem, magiczne konie. No. Tutaj są, jak widzicie, kolorowanki, jakieś dobrele, czyli mój głośnik JBL, zegarek i maseczki, tak, podstawa. No i oczywiście kolorowanki. Jak widzicie, to nie są wszystkie, które mam. Moją kolekcję kolorowanek też możecie zobaczyć na kanale, ale reszta kolorowanek została jeszcze u dziadków, bo przez pewien czas, dopóki jeszcze ten dom, w którym teraz jestem, nie był gotowy, no to mieszkałam u dziadków i tam jeszcze zostały kolorowanki. Już niedługo to przyniosę, także spokojnie. Ale na razie mam tylko ta. Tutaj widzicie, jest parking na przyczepę. I dalej są już cała moja kolekcja koni. Całą kolekcję możecie oczywiście zobaczyć na kanale. Tutaj jest ten boks dla koni arabskich, o, i tu reszta koni, i tutaj nawet mam jeszcze zapasową półkę, jakby co. Bo tutaj wcześniej na tej półce stała ta czerwona stajnia z Breyera. I jeżeli ktoś śledził do końca kanał, to pewnie wie, że była ona na sprzedaż, ale jak widzicie, już jej nie ma. Co się stało? A mianowicie sprzedała się. Także jeżeli ktoś nie zauważył, nie był ważny, to pewnie nie zwrócił uwagi, że film ze sprzedażą tej stajni jest usunięty. Usunęłam go, ponieważ stajnia została już sprzedana i idzie już do nowej właścicielki, także taka informacja. No, a tutaj na tej półce ostatniej stoi taki zestaw do czyszczenia koni, czyli myjka i wszystkie te akcesoria, które też pokazywałam na kanale. A tu jest biurko, które już dobrze znacie. Tego krzesła nie widzieliście wcześniej, ale jest bardzo fajne. Mój tata je wcześniej używał, ale teraz aktualnie jest tu, ponieważ muszę dzielić to biurko razem z moim tatą, który musi tutaj pracować. I ja w zasadzie cały dzień spędzam w salonie razem ze swoim komputerem, między innymi. Także niestety takie mamy warunki, tak mało miejsca, że muszę dzielić ten pokój właśnie z moim tatą, ale jakoś daję sobie radę. Nie będę tutaj wam pokazywać, co to dokładnie jest, bo to nie jest zbyt ciekawe. Ale tutaj na podłodze stoi stajnia. Jeszcze taka informacja. Niestety nie ma nigdzie indziej miejsca, żeby ją postawić, dlatego jest na podłodze. No. Trochę w słabym oświetleniu, jak widzicie, pod biurkiem. Ale no. Tak to mniej więcej wygląda cały pokój. Nie jest zbyt wielki, ale chcieliście zobaczyć, także pokazuję. Mam nadzieję, że ten film nie był nudny, jednak jesteście tym usatysfakcjonowani. Wiecie, macie satysfakcję, że wam to pokazałam, że się cieszycie, że w końcu ten film powstał. Przepraszam, że tyle go nie było, ale jakoś tak nie miałam czasu tego nagrać. Ale no, możliwe, że jeszcze dzisiaj coś jeszcze się pojawi, ale jeszcze zobaczymy, czy uda mi się nagrać i zmontować. Bo chciałam jeszcze nagrać jeden film, ale zobaczymy. No, także to było chyba wszystko. Dajcie znać, co myślicie, czy wam się podoba. No. I do zobaczenia w kolejnych filmach. Dawno do was nie gadałam, więc jeżeli jakoś dziwny miałam głos czy coś, no to wiecie, muszę tak się zacząć wdrażać ponownie, bo jak długo nie nagrywam, tak właśnie mówiąc do was, to mogę czasami się jąkać albo tak robić jakieś przerwy, także zawsze tak mam, jak za długo nie nagrywam, więc no. Taka informacja i już kończę. Do zobaczenia.